2016 roku inżynierci starają się godzić wszystkie dotychczasowe kierunki rozwoju. Dają serię występów plenerowych, występują komercyjnie na balach, galach i konferencjach. Powracają na bal elektryków polskich, na którym 10 lat wcześniej dostali szansę debiutu scenicznego. Ponownie występują z maestro Wadimem Brodskim. Kolejny raz wyjeżdżają do Wiednia, gdzie pada rekord długości trwania występu. 7 części po 45 minut. Wymagało to od zespołu w sumie 9-godzinnej obecności na imprezie. Wbrew pozorom, wydarzenie nie dało impulsu do odpoczynku, lecz do świętowania. W repertuarze pojawiają się utwory odmienne od roztańczonego repertuaru najnowszych przebojów. Na zakończenie roku zespół trzykrotnie wystawia poetycki program duetu Kaczmarski-Łapiński o tematyce bożonarodzeniowej. My też szukamy stajenki. Program na tyle okazuje się być sukcesem, że nagranie jednego z tych koncertów ukazuje się na płycie. Utwory klasyczne, zaadaptowane na skład orkiestry rozrywkowej, rozbrzmiewają w Rzymie podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów i Orkiestr. Po występie członkowie orkiestry udzielają wywiadu dla lokalnej Polonii. Podczas inauguracji Narodowego Czytania w Warszawie, w obecności kamer telewizyjnych, inżynierci prezentują medley utworów Piotra Rubika skomponowanych do filmu Quo Vadis. Na scenie pojawiają się także Joanna Freszel, Mariusz Wawrzyńczyk i chór akademicki Politechniki Warszawskiej.